Czy masz świadomość? Apelujemy o natychmiastowe wprowadzenie moratorium na wycinanie drzew oraz zmiany legislacyjne w zakresie gospodarowania drzewami. Kierując się interesem narodowym, troską o dobro przyszłych pokoleń Polaków, zaniepokojeni tempem i rozmiarami skutków zmian klimatu dotykających naszą ojczyznę, my, podpisani poniżej obywatelki i obywatele Rzeczpospolitej, organizacje pozarządowe oraz gremia naukowe apelujemy do Was, naszych przedstawicieli stanowiących prawo, o natychmiastowe wprowadzenie moratorium na wycinanie drzew na obszarze całego kraju oraz niezwłoczne rozpoczęcie konsultacji społecznych i eksperckich zmierzających do zmian legislacyjnych w zakresie gospodarowania jednym z kluczowych dla naszego przetrwania zasobów naturalnych drzewami. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Piotr Tyszko-Chmielowiec, znawca i pasjonat drzew, ekspert, wykładowca i autor podręczników, założyciel i dyrektor Instytutu Drzewa. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, witam uprzejmie. Jeszcze dodam, że współpracuję z Fundacją Ekorozwoju z Wrocławia. Tak, i no oraz jestem członkiem innych inicjatyw na rzecz środowiska, zwłaszcza drzew. Tak, dziękuję za to uzupełnienie. Pan jest również absolwentem Wydziałów Leśnych SGGW w Warszawie i Virginia Tech w Blacksburgu w USA. Dobrze, dzisiaj Państwo pewnie już się domyślacie trochę, będziemy rozmawiać o drzewach. Panie Piotrze, dlaczego ludzie dzisiaj chcą bronić drzew? Myślę, że jest kilka przyczyn. Pierwsza jest bardzo pragmatyczna, mianowicie dostrzegają, że przy obecnych tendencjach w klimacie bez drzew nie da się żyć. Nie da się żyć w miastach, gdzie zasadniczo drzewa są jedynym czynnikiem chłodzącym, no bo oczywiście klimatyzatory ogrzewają powietrze w miastach, chłodzą w pomieszczeniach, a na zewnątrz ogrzewają. Również coraz bardziej odczuwamy brak drzew w krajobrazach rolniczych, gdzie bez tych drzew no hula wiatr, step i sawanna. To jest jeden wzgląd taki, nazwijmy to pragmatyczny. Drugi wzgląd jest taki, że coraz więcej ludzi otwiera się na kontakt z przyrodą, docenia bliskość przyrody. To jest taki, powiedzmy, troszkę idealistyczno-duchowy aspekt. Ludzie dostrzegają, coraz więcej osób dostrzega, że jesteśmy z przyrodą jednością i że powinniśmy dążyć do harmonii. Tutaj na pewno dużą zasługę położył Peter Wohlleben, który w swojej książce Sekretne życie drzew i w następnych książkach relacjonował w sposób przystępny dla szerokiego czytelnika najnowsze dokonania naukowe, które pokazują drzewa jako znacznie bardziej złożone istoty niż to się wydawało poprzednio przez większość historii ludzkości. Ja tylko dodam dla słuchaczy, że z autorem książki Sekretne życie drzew zrobiliśmy w Tygodniku Spraw Obywatelskich wywiad, do którego lektury zachęcam. Ja powiem panu tak ze zdziwieniem, przygotowując się do tej audycji, szukając pytań, wrzuciłem w Google dwa hasła: wycinka drzew i w obronie drzew.
No i ze zdziwieniem zobaczyłem, że dla wycinki drzew jest 4 miliony 370 tysięcy haseł, a dla terminu w obronie drzew 8 milionów 350 tysięcy. No, Ojej. Tak, patrząc z takiego punktu widzenia trochę technicznego na to, czym się ludzie interesują, wklepując, rozumiem, patrząc, jakie są dane, czy jakie materiały, no to wychodzi na to, że jednak w obronie drzew tutaj bardziej popularne jest to hasło. Proszę powiedzieć, komuś, jak wytłumaczyć komuś, kto stoi właśnie przed sytuacją taką, że chcą mu wyciąć drzewa za oknem. Co on takiego może zrobić, żeby taką wycinkę, żeby te drzewa obronić? Tak, to zależy od tego, czyje to są drzewa. Zwykle, jeśli mamy do czynienia z miastem, to są one w formie publicznej najczęściej. Czyli że należą do spółdzielni, czy są na terenie gminy, czy też jak w Warszawie dzielnicy. W przypadku, jeśli jest to drzewo na terenie prywatnym, to mamy dużo mniejsze możliwości wpływu od czasów Lex Szyszko. Natomiast po pierwsze trzeba ustalić, czyj jest teren, na którym rośnie drzewo, i zorientować się, jaki ma być los tego drzewa. Czyli czy zostało przeznaczone do wycinki, czy został złożony wniosek o usunięcie drzewa i do jakiego urzędu, czy też zostało wydane już zezwolenie na usunięcie tego drzewa. W sytuacji, jeśli nadal jeszcze trwa procedura, można starać się do niej włączyć, wpłynąć na nią. Natomiast jeśli zostało dane już zezwolenie, no to drzewo nadal nie musi być usunięte. Ale za każdym razem dobrze sprawdzić, jakie są motywy, bo może być tak, że drzewo jest faktycznie niebezpieczne. Jednak, jak widać z doświadczenia, bardzo często urzędy, zarządcy nieruchomości oraz urzędy beztrosko szafują terminem zagrażające, zamierające. I jestem ostatnio zaangażowany w taką sprawę na warszawskich Mucinach, gdzie drzewo ma być wycięte w interesie sąsiada ulicy, to znaczy właściciela działki, który chce zrobić w tym miejscu wjazd na działkę. Akurat w tym jednym miejscu, gdzie rośnie jedyne duże drzewo przy granicy jego działki. I pod pretekstem, że drzewo jest zamierające i nierokujące i stwarza zagrożenie, Urząd Dzielnicy Bielany wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o zezwolenie na usunięcie drzewa. I Urząd Marszałkowski dał takie zezwolenie. Urząd Dzielnicy w tej chwili upiera się, że to drzewo musi być wycięte. Tymczasem to drzewo ma dwie niezależne opinie eksperckie, które świadczą o tym, że jest zupełnie okej, że jest w świetnej formie. No i to jest taki przypadek, gdzie zasadniczo już wyczerpano formalne możliwości oddziaływania. No i pozostaje działalność natury politycznej, aktywistycznej. Mieszkańcy protestują, spotykają się z burmistrzem, lobbują. Myślę, że to zawsze jest jakaś możliwość. No właśnie, bo to jest też pytanie takie, czy pana zdanie, z pana doświadczeń, skuteczniejsze jest wykorzystywanie prawa w obronie drzew, czy skuteczniejsze jest to, o czym pan wspomniał w ostatnich zdaniach swojej wypowiedzi, czyli ta cała kwestia takiego nagłaśniania tematu w mediach, robienia
działań takich aktywistycznych. To ja myślę, że i to trzeba wykorzystywać. Jeśli, tak jak w tym przypadku, prawo zostało zresztą złamane, ponieważ urzędnicy poświadczyli nieprawdę, wydając zezwolenie, urzędnicy marszałka, urzędnicy Urzędu Dzielnicowego też poświadczyli nieprawdę, składając wniosek o drzewo, które jakoby jest niebezpieczne czy zamierające, no to trzeba to egzekwować i tak naprawdę to się ta sprawa nadaje do prokuratury. I taka sprawa została do prokuratury złożona przez organizację Photo for Climate, ale równolegle trzeba starać się wpłynąć na władzę, bo no władzą też zależy na dobrych relacjach, na dobrym wizerunku. Tutaj akurat trochę się dziwię burmistrzowi Pietruczukowi, który ma ten dobry zielony wizerunek, ale go właśnie w tym momencie zaprzepaszcza. Co nie zaprzecza sensowności ciągłego argumentowania i przekonywania. Jest jeszcze jeden taki aspekt. Otóż wielu urzędników jest przekonanych, że społeczeństwo chce się drzew pozbyć. Dlaczego? Bo do tych urzędników, mówię o urzędnikach w gminach, przychodzi, przynajmniej w przeszłości tak było, że przychodziło znacznie więcej osób w sprawie wycięcia drzew niż w sprawie ich zachowania. No to wynika z tego, że to gmina czy dzielnica w Warszawie przyjmuje zgłoszenia zamiaru wycięcia drzew i czy też udziela zezwoleń. I z kolei ludzie, którzy nie chcą drzewa wyciąć, uważają, że nic nie trzeba zrobić, bo przecież stoi. No czasem się mylą, tak jak w przypadku tej topoli na Młocinach. Więc na pewno warto, jeśli ma się jakieś ulubione drzewo i coś się niepokojącego wokół niego dzieje, na pewno warto się skontaktować z właścicielem gruntu, z samorządem, żeby się upewnić, czy coś tu się temu drzewu nie stanie. Jednocześnie to będzie taki komunikat do urzędników, że tak, owszem, jest nas wielu, którzy uważamy drzewa za wartość i którzy chcemy ich bronić przed niepotrzebną wycinką. No, bo czasami drzewa trzeba usunąć, żeby no, po prostu nie zrobiły komuś krzywdy. Mhm. Ale ten argument jest powszechnie nadużywany. Ja, jak pan tak opowiada, przypominam sobie dwa drzewa, które towarzyszyły mi w dzieciństwie przed blokiem. Niestety później wyjechałem na studia do Łodzi i któregoś roku przyjechałem do rodziców i już tych drzew nie było. To była duża jabłoń, po której chodziłem po prostu po drzewie. Druga też była jabłoń, taka przekrzywiona, charakterystyczna. Co się okazało? No, okazało się, że przybyło samochodów, garaży, kostka brukowa wyłożona wokół bloku, no i te drzewa po prostu zniknęły. Nie ukrywam, że zawsze po prostu, kiedy wracam tam, po prostu serce mi się kraje, że coś takiego po prostu się zadziało. I rozumiem, że takich sytuacji jest, podejrzewam, setki tysięcy, jak nie więcej, w całym kraju. I rozumiem, że ludzie walczą na własną rękę z tą głupotą, czy jak mówił profesor Sedlak, z homo debilis. A państwo też próbujecie jakichś rozwiązań systemowych. Czym jest inicjatywa moratorium dla drzew? To jest kampania na rzecz zmiany przepisów, tak żeby skutecznie chroniły drzewa. Przepisy zostały rozwodnione, chroniące drzewa zostały rozwodnione przez Lex Szyszko. A może pan wyjaśnić, bo być może są też tacy, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Tak, no najprostsza rzecz, że można było, na mocy Lex Szyszko można było dowolnie wycinać drzewa, prywatny właściciel gruntu
mógł dowolnie wycinać drzewa na swojej parceli. Czyli minister środowiska, pan Szyszko, nieżyjący, świętej pamięci, tak. Bodajże, który to był rok, 2017? 16. Wprowadził, 16 na 17 bodajże. Tak, wprowadził prawo, które liberalizowało przepisy, jeśli chodzi o związane z wycinką drzew, no i po prostu cała Polska rzuciła się do siekier. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Tak, no tak to mniej więcej było. Potem te przepisy zostały trochę ograniczone, ale powstał taki potworek legislacyjny, podobnie jak z wieloma sprawami. To jest taki właśnie obyczaj w Polsce się pojawił, że się uchwala coś byle jak, a potem się poprawia. I poprawia się nie do końca. W tej chwili trzeba zgłosić zamiar wycięcia drzewa powyżej pewnej wielkości, grubości pnia. I gmina ma ograniczone możliwości powstrzymania człowieka chcącego wyciąć to drzewo od tego czynu. To nie tylko to. Bo drzewa są tak, że wycinane przy okazji, masowo wycinane przy okazji nowych inwestycji prowadzonych na mocy specustaw, są wycinane przy różnych okazjach i ta liczba aktów prawnych, które ułatwiają niekontrolowane albo słabo kontrolowane usuwania drzew jest dłuższa. Potrzeba nam, to znaczy to jest tak, że drzewo stuletnie jest zasobem, który nie jest odnawialny w perspektywie życia ludzkiego. I każde drzewo, które już wyrosło i sobie dobrze sobie radzi, to jest wielki skarb, bo trudno, jest coraz trudniej posadzić drzewa, doprowadzić je do dojrzałości. Tymczasem w wielu przypadkach, no ja od kilkunastu lat zajmuję się drzewami w przestrzeni publicznej, także prowadzę inspekcję drzew, nauczam tego, też czasem drzewa skazuję na wycięcie, jeśli to jest konieczne, ale jeden z takich wniosków do tej pory z moich doświadczeń jest, że uratowanie drzew zwykle jest bardzo proste, tylko wymaga pomyślenia. Wymaga innego zaplanowania placu budowy, innego zaprojektowania drogi. Trzeba to robić tak, jak uwzględnienia w ogóle, że drzewa są znaczącym zasobem, że są też infrastrukturą, tak jak wodociągi, kanalizacja, drogi. Drzewa to jest infrastruktura, tylko że zielona. I oczywiście można starać się, ja to się staram, edukować, uczyć, propagować, ale nie do wszystkich to trafi. Dlatego są potrzebne przepisy, które wymuszą na inwestorach, na zarządcach terenów, drogowcach poważne potraktowanie drzew jako zielonej infrastruktury i to krytycznej infrastruktury, krytycznej w warunkach zmieniającego się klimatu. No czy może pan powiedzieć jakiś przykład, nie wiem, jeden, dwa, trzy przykłady, co powinno się zmienić dzisiaj w prawie, żeby po prostu to szaleństwo wycinania drzew zatrzymać? To wszystko nie jest takie proste, bo nie tylko chodzi o to, żeby
żeby poprawić jakieś źle działające, ale także, żeby wymyśleć takie sposoby utrzymania drzew, które będą skuteczne. Na przykład w moim przekonaniu należy wprowadzić zachęty dla osób, które mają na swoich nieruchomościach duże drzewa. Zachęty podatkowe albo finansowe, ponieważ oni w ten sposób przyczyniają się do ogólnego dobrostanu, bo drzewa na ich posesji służą całej społeczności, całemu otoczeniu. Więc no, trochę na podobnej zasadzie jak ten podatek od zabetonowania, który preferuje rozwiązania, gdzie mamy otwartą ziemię, która wchłania deszcz. Tak samo sądzę, że powinny być premiowane utrzymanie drzew, a szczególnie tych starych, cennych, w których należałoby wspomóc właścicieli gruntów, tak jak to jest w przypadku pomników przyrody, gdzie gmina bierze na siebie opiekę nad pomnikiem. O tym się w ten sposób jeszcze nie myślało, ale od czasu Lex Szyszko, kiedy obywatele otrzymali możliwość swobodnego dysponowania swoimi drzewami i potem tak tylko trochę ograniczoną, to przypuszczam, że trzeba poszukiwać innych rozwiązań. No to jest taka moja prywatna opinia oparta na obserwacjach tego, co się dzieje. No i powinno być w różnych przepisach związanych z realizacją inwestycji powinny zostać wprowadzone ograniczenia, znaczy takie wymaganie uwzględnienia drzew, tak jak się uwzględnia każdą inną infrastrukturę. Przecież jeśli kładziemy jakiś kabel, to uzgadniamy z innymi gestorami infrastruktury. Jeśli ten kabel natrafi na rurę kanalizacyjną, to przecież nie przebijamy tej rury kanalizacyjnej, żeby przeprowadzić kabel, prawda? No więc nie powinniśmy drzewa wycinać z założenia, jeśli nam nie pasuje do pomysłu, tylko powinniśmy tak się starać zaplanować inwestycje, żeby tych drzew zachować jak najwięcej. No z jednej strony oczywiście przekonuje mnie pana język porównania do inwestycji, do tych kabli czy do jakiejś infrastruktury. Z drugiej strony środek duszy mi się burzy przed takimi porównaniami, bo od razu tutaj, znaczy wydaje mi się, że ludzie powinni drzewa chronić, bo są i no właśnie, powinni chronić. Natomiast mam też takie coraz mocniejsze wrażenie, że tutaj używając z kolei metafor z Tolkiena, który przypomnę słuchaczom, być może nie wszyscy wiedzą, uwielbiał drzewa od wczesnego dzieciństwa i las, który jest w jego książkach, no to po prostu wynika stary las. Wynika z tej miłości do drzew. No i właśnie mam coraz takie większe wrażenie, nie wiem, czy to porównanie nie jest zbyt ostre, ale że po prostu zachowujemy się jak orkowie we Władcy Pierścieni, którzy traktują te drzewa po prostu jak właśnie jak produkt do wykorzystania, kompletnie nie myśląc czy nie czując, że to też są istoty no, żywe, tak? Tak, oczywiście. Ja się w zasadzie z panem zgadzam. Ja czuję szczególne powinowactwo do drzew i czuję się ich reprezentantem. I jest coraz więcej osób, których nie trzeba przekonywać do szanowania drzew, bo
przyznają drzewom taką samoistną wartość. Ale jednocześnie jest dużo osób, na których trzeba wymusić to postępowanie z szacunkiem wobec drzew metodą prawną. Proszę zwrócić uwagę, widzę tutaj analogię ze stosunkiem do zwierząt, gdzie zmiany w zachowaniach następują pod wpływem z jednej strony przemian w świadomości społecznej, zwiększonej wrażliwości, ale z drugiej strony też przepisów, które wymuszają. W tej chwili nikogo nie dziwi, że za znęcanie się nad zwierzętami można trafić do więzienia albo przynajmniej otrzymać grzywnę. Jeszcze parę lat temu policja niechętnie interweniowała w takich sprawach, no nadal nie wszędzie, ale to już nie jest nic dziwnego. Ja myślę, że także w przypadku drzew dojdziemy do momentu, w którym będą traktowani z szacunkiem we własnym, naszym dobrze rozumianym interesie. Będzie społeczną normą. Póki co widzę, że niesamowicie przyrosła liczba większych czy mniejszych inicjatyw opieki nad drzewami i interwencji. Ktoś pomyślałby, obserwując sieci społecznościowe, że tych drzew, że jest taka, że się odbywa hekatomba drzew w Polsce. Ja mam wrażenie, tego nikt nie liczy, ale mam wrażenie, że tego nie jest więcej, tego jest pewnie mniej, ale jest większa świadomość, ludzie interweniują, nie stoją z boku. Także tu się też stopniowo zmienia. Przy tym wszystkim tak, potrzebujemy lepszego prawa. A proszę powiedzieć na koniec, co ludzie, gdzie obywatele mogą, nie wiem, zwrócić się o pomoc, gdzie szukać jakichś materiałów, gdzie informacji, które pomogą w takich interwencjach doraźnych na zasadzie trochę straży pożarnej obywatelskiej, a z drugiej strony ci, którzy chcą się zaangażować w te zmiany systemowe, co mogą zrobić? Tak. Najpierw mała autoreklama, mianowicie Fundacja Ekorozwoju prowadzi stronę drzewa.org.pl, gdzie są umieszczane różne publikacje na temat drzew, między innymi Poradnik Przyjaciół Drzew. Już w tej chwili przygotowywane jest trzecie wydanie. Na tej stronie także umieściliśmy projekty standardów, świeżo opracowane projekty standardów cięć i pielęgnacji, inspekcji i diagnostyki oraz ochrony drzew na budowie. Ten ostatni opracowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektury Krajobrazu. To w temacie właśnie jakichś zmian systemowych. No i staramy się rozpowszechnić wśród samorządów i zarządców nieruchomości te standardy, które są opracowane według najlepszych międzynarodowych wzorców. Z kolei są jeszcze też inne inicjatywy, na przykład Fundacja Dzika Polska prowadzi Fundusz dla Drzew. Fundacja FOTA for Climate także w ramach kampanii Moratorium dla Drzew przedsiębierze takie działania interwencyjne. Więc jest troszkę takich miejsc, gdzie można znaleźć wsparcie. Poza tym są mocne grupy na Facebooku, między innymi Zieleń Wrocławska, gdzie są już tysiące uczestników, gdzie się dyskutuje takie rzeczy i można uzyskać poradę. Także jest po co sięgnąć.
Rozumiem też, że moratorium dla drzew zbiera podpisy do decydentów pod apelem, którego fragment przeczytałem na tak. początku dzisiejszej audycji, tak? Tak. Ten apel został złożony w czołowych, takich naczelnych organach, w ministerstwach, w parlamencie i w gronie sympatyków moratorium dla drzew staramy się znaleźć kanały do dojścia do decydentów, żeby naciskać na uruchomienie zmian prawnych. Pierwsza odpowiedź Ministerstwa Klimatu była taka, że na razie nie planują zmian, bo jest dobrze. No, uważamy, że nie jest dobrze, jest bardzo źle i dlatego trzeba starać się to zmienić. No, zdajemy sobie sprawę, że takie systemowe zmiany rzadko stają się, dokonują się z dnia na dzień, no i trzeba cierpliwie dudlić oraz w międzyczasie egzekwować właściwe stosowanie tego prawa, które mamy. Ja jestem ostatnio szczególnie zbulwersowany tym faktem tego, że wiele drzew jest legalnie skazywanych na podstawie kłamliwych argumentów, oskarżeń, na podstawie uzasadnień, które nie znajdują odzwierciedlenia rzeczywistości, bo tak jest wygodnie. Jest wygodnie i bezproblemowo. Natomiast rozumiem, że one mają odzwierciedlenie na papierze i to jest jakiś punkt zaczepienia dla osób, które chcą bronić tych drzew, tak? Czyli, że to się po prostu pisze się nieprawdę, to co którym pan ten przypadek, o którym pan wspominał, urzędnicy po prostu na papierze. To jest ciekawe, że oni się tego po prostu najzwyczajniej w świecie nie boją. No właśnie, ja się zastanawiam, przecież bycie skazanym za poświadczenie nieprawdy dla urzędnika to jest koniec kariery. Ale nie boją się, ponieważ jest to powszechnie akceptowane. Niska szkodliwość społeczna? Tak, niska. Myślę, że jest takie przekonanie, że to jest niska szkodliwość społeczna. Poza tym, jak drzewo się usunie, to znika materiał dowodowy. To jest takie, że tak powiem, robota zanikowa. A poza tym zwyczajnemu obywatelowi trudno jest ocenić, czy drzewo jest zagrażające, czy nie, bo czasami to wymaga pogłębionych badań. Tak, ja przypominam sobie taką sytuację sprzed kilku miesięcy, kiedy właściwie już nie spałem, to była 7-8 rano, raczej usłyszałem piłę za oknem, no po prostu wyleciałem, bo spodziewając się jakby najgorszego z aparatem, no i roztrzęsiony patrzę, po prostu szykowany jest podnośnik do tego, żeby przyciąć akację koło mojego bloku w Łodzi na osiedlu Bałuty. No i co się okazało? No okazało się, że po prostu sąsiedzi, którzy mają samochody, ta akacja trochę jest nachylona, po prostu, że samochody, raczej, że gałęzie przeszkadzają, bo mogą spaść na samochody, no i po prostu taki absurdalna no, sytuacja. No akurat akacje dość często rosną pochylone, a rzadko się wywracają, chyba że się uszkodzi ich korzenie, to się niestety zdarza i takiego uszkodzenia też nie widać. No ale ja nie podejrzewam, żeby tam się ktoś wdawał w takie badania stanu tak, a jeszcze drzewa w gruncie. Tak, a jeszcze absurd tej sytuacji jest taki, że mamy dozorcę, który po prostu, którego słyszę bo akurat ma donośny głos, sprząta okolice spółdzielni mieszkaniowej i po prostu słyszę go od czasu do czasu, jak mówi, że musi znowu zamiatać te liście, które opadły z tej akacji i może w końcu kiedyś wytną to drzewo. No po prostu... No, dajcie spokój. Raz na rok przez 2 tygodnie zamiatania. No.
Bez przesady. No, niestety to tak wygląda, niestety to tak wygląda. Dobrze, to jeszcze na koniec, jakby pan miał poradzić coś, czy dodać otuchy w jakiś sposób tym, którzy no, walczą i często, gęsto, no po prostu ta walka, to wyzwanie jest bardzo trudne, żeby ochronić to czy inne drzewo, albo nawet dziesiątki, albo setki drzew. To co by pan, co by pan tym ludziom przekazał? Nie poddawać się. Komunikować z urzędnikami, z politykami, budować poparcie dla drzew wśród społeczności lokalnych i nie zniechęcać się. Nie wszystkie drzewa da się uratować, nie wszystkie drzewa mogą być uratowane i nie wszystkie drzewa, które mogą być uratowane, faktycznie uratujemy, ale nawet jeśli będzie jakaś kampania ostatecznie nieudana, to urzędnicy dowiedzą się, że drzewa są dla społeczności ważne. Taki przykład mam z Wrocławia, gdzie było takie piękne drzewo, rosło koło dworca PKS-u, taki dąb. I on został wycięty podczas przygotowania parceli pod budowę centrum handlowego. Wiele osób próbowało go uratować, ale logika postępowania Urzędu Miejskiego wówczas była taka, że nie mieli szans. Jednak oburzenie po postaci tego drzewa było tak duże i mobilizacja społeczna, że w ciągu kilku lat polityka miejska wobec drzew zmieniła się i także politycy zaczęli inaczej do sprawy podchodzić. Więc nie rezygnujmy, czasami poniesiemy ofiary i czasami oczywiście może być tak, że drzewo faktycznie musi być usunięte. W związku z czym rekomenduję opierać się na fachowych opiniach ekspertów arborystycznych, żeby też nie tracić energii na walkę o drzewa, których się nie da uratować, bo muszą być faktycznie muszą być usunięte ze względów bezpieczeństwa. Dobrze, dziękuję. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był doktor inżynier Piotr Tyszko-Chmielowiec, założyciel i dyrektor Instytutu Drzewa, inicjator i lider Krajowego Programu Ochrony Drzew Przydrożnych Drogi dla Natury w Fundacji Ekorozwoju. Dziękuję Panie Piotrze za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. A z Państwem żegna się Rafał Górski. Kolejny podcast Czy masz świadomość w tygodniku spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Zachęcam do słuchania. Dobranoc, do widzenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!